Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w Centrum Kompetencji BASF w Rychnowie w województwie opolskim. Ja się nazywam Kamil Szpak. Znajdujemy się obecnie w pięknie kwitnącej kolekcji odmian rzepaku ozimego firmy BASF Polska. Spośród tych odmian chciałbym się Państwu przedstawić trzy bardzo warte wypróbowania odmiany. Jest to odmiana Invigor Crossfit, Invigor Tuba oraz Invigor 1266. CL. Pierwszą odmianą jest odmiana Invigor Crossfit. Jest to odmiana o bardzo dobrym profilu zdrowotnym. Jest ona odporna na najczęściej występujące patotypy kiły kapustnych w Polsce oraz jako jedna z nielicznych odmian kiłoodpornych na naszym rynku posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Obecność dodatkowo genu RLM7 oraz odporność poziomą na suchą zimiznę kapustnych jest jej dodatkowym również atutem. Invigor Crossfit charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym, co predysponuje tę odmianę również do opóźnionych siewów. Kolejną odmianą jest Invigor Tuba. Invigor Tuba jest naszą najnowszą odmianą zarejestrowaną w Polsce w 2022 roku. Odmiana ta charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Dodatkowo Invigor Tuba jest odmianą odporną na wirusa żółtaczki rzepy, a dodatkowo obecność od genu RLM7 zapewnia jej podwyższoną odporność na suchą zgnilizdę kapustnych. Dodatkowym atutem odmiany Invigor Tuba jest również dobra tolerancja na wertycyliozę. Ostatnią odmianą, którą chciałem dla Państwa dzisiaj omówić, jest odmiana Invigor 1266 CL. Jest to odmiana mieszańcowa w typie odmian Clearfield, charakteryzująca się bardzo wysoką zimotrwałością, potwierdzoną w wynikach w wielu krajach bałtyckich. Dodatkową cechą odmiany Invigor 1266 CL jest wysokie zaolejenie oraz obecność genu RLM7, zapewniających podwyższoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wysokich plonów rzepaku ozimego w 2022 roku. Do zobaczenia, do usłyszenia. BASF. We create chemistry.